Suwalski Ośrodek Kultury przygotował na wakacje tak bogaty program, że trzeba było podzielić go na 5 bloków tematycznych. Już teraz można brać udział w zajęciach teatralnych. Do końca tego miesiąca będą one odbywały się w budynku byłego Rokisu przy ulicy Noniewicza. Potem przeniosą się do głównej siedziby ośrodka przy Jana Pawła II. Od połowy lipca teatromanię Małego Człowieka poprowadzi Joanna Łupinowicz, zaś Mirosława Krymska zajmie się ekspresją sceniczną. Zajęcia te nie są jedynymi, na jakie mogą liczyć nasze dzieci. Program artystycznych wakacji obejmuje też plastykę, muzykę i taniec. Zaprasza Włodzimierz Ciborowski. Jeśli chodzi o plastykę, tutaj mamy moc propozycji. Pani Halina Luteńska zaprasza na wakacyjny ogród wyobraźni i drugie zajęcia w świecie bajek. Warsztaty w pracowni sztuk pięknych, tu zaprasza Mieczysław Iwaszko. Wakacje w kolorze z panem Kazimierzem Gomułką. Dziecięca Akademia Rękodzieła z panią Lidią Żyniewicz. Wakacje z odbitką i warsztaty grafiki, również warsztaty wakacje z akwarelą zaprasza pani Halina Mackiewicz, a wakacyjne spotkania ze sztuką tu zaprasza Jerzy Malinowski. Muzycznie można spędzić wakacje z panem Emilem Kulbackim, Tomaszem Kierejszą bądź też zespołem Dino Jazz Band. I tak, z mikrofonem za pan brat, to są warsztaty wokalne, wakacyjne warsztaty dla początkujących gitarzystów, a jeśli chodzi o wspólne granie z Dino Jazz Band, to warsztaty dla wokalistów i instrumentalistów. Wakacje taneczne, proszę bardzo. W kręgu tańca warsztaty tańca nowoczesnego dla dzieci z panią Ewą Niedźwiecką. Letnie spotkanie z folklorem tanecznym to zaprasza pani Małgorzata Wojdełko, a podstawy tańca jazzowego, współczesnego oraz akrobatyki na te warsztaty zaprasza pan Michał Nikołow, a pani Irina Popowa na radość tańca. Teatr, plastyka, muzyka, taniec. Artystyczne wakacje w Suwalskim Ośrodku Kultury. Serdecznie zapraszamy. Im wcześniej zapiszemy nasze dzieci, tym lepiej, a to ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Szczegółowy program zajęć dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej organizatora oraz ulotek w foyer Suwalskiego Ośrodka Kultury.